gorącymi oklaskami powitajmy sędziów oraz drużyny z Chełma i Górki Bełkińskiej. Kiedyś gdzie? A przed Orłem? Brama. Nie, słupek był. Słupek był. No ale co? Tu będzie mi ciężko nadmówić. Moje za blisko. Jest. Gol. Ojenie. No i dobra. Nie należy. Albo strzeli. Dochodzi. Oj. No. Jakoś by tak... Słup, prawda? Tak, muszę być widzę, bo słup mi przeszkadza. Dobra. Proszę. Dobrze. No pierwszy strzał w bramkę chyba, tak? Zaraz zobaczę. 0-3. A nie, Lorenza, ci powiem. Teraz. Patrzcie. Jezu, a ja nie wróci, zapomnisz. Ajaj. No co, mało brakuje, że będziesz mi trafił w bramkę. Zabiegaj! Kolegium sędziowskie w Lublinie. Zapraszam do oglądania drugiej części spotkania i proszę o kulturalny dopyt. No dzięki. Andrzej. Chłopie, patrz na oczy. Ustawcie go, no kibic zacietrzewiony. Ale za co on pokazuje mu kartkę teraz? Dał mu żółty, ale wiesz, na pasy wszedł. Wysoko! Kupisz żółty. No i nie bezpieczny. Ej, ktoś! Chociaż Koprucha ma tutaj dobre miejsce. To niebezpieczne to jest. Nagrywają. Oj! O, nieładnie. Nie wraca do rzodkiewki. Przecież można, proszę bardzo. Blisko! Przesuwamy! Koprucha kurwa się obraca z tą piłką. Ale go się obrócił, czyli co może było. Druga! Ale to trzeba uważać na kontrę, kurwa. Graj! Strzelaj, ty umiesz strzelić. Kurde, przyjechał.
Proszę Państwa, 75. minuta spotkania, zabójcza kontra, Maciek Lech, 1-0, Maciek Lech! Kurczę. Druga strona! I w tym momencie pan Wojciech Myć zakończył pojedynek 17. kolejki. Wólczanka po strzale Maćka Lecha. Po...